O, uszanowanie, witam Was wszystkich, moja kreatywna i charytatywna społeczności. Przed chwilą zrobiliśmy wielką rzecz. Uszczęśliwiliśmy jako wielka grupa niezorganizowanych osób, studentkę, nie wiem skąd. I jest to rzeczywiście wielka rzecz, która udała nam się. Dzięki temu ona ma, nie wiem, coś tam chyba, także spoko. A dzisiaj film jakże merytoryczny, jakże ważny i jakże istotny dla naszego rozwoju. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o optymizmie na rynku Steam. O, można by było rzec, że taki temat filozoficzny, bądź też poniekąd satyryczny, tak można by go było przedstawiać. Chociaż ja na samym początku chciałbym nie przedstawić, a stawić przed wami wybór. Wyborem, ale to wyboru nie ma. Skinspanki, strona do wymieniania swoich skinów. Chcecie wejść? Wejdźcie, nie chcecie, nie wchodźcie. Tyle opcji, niemożliwe. Link w opisie. Naprawdę, serio, możesz kliknąć po prostu, wziąć rękę na myszkę. Słyszycie, to jest myszka i normalnie klik i jesteś już w tym momencie. Handlujesz, zarabiasz, robisz co chcesz, to twoje życie, rozwijaj się, nie wpadnij pod pociąg. Witam. A więc, jeszcze poskrzypimy trochę fotelem, bo oczywiście fotel jest markowy. Jaką ma markę? Taką jak kradzione zegarki. Optymizm. Jeżeli chodzi o rynek Steam, to się trochę zmieniło na nim, tak? Co się zmieniło? No, zmienił nam się paradygmat, dookoła którego chodzimy, podążamy, żyjemy i jemy coś tam. Znaczy, jedzenie się nie zmieniło. Znaczy, różnie, nie? Bo raz na przykład masz te, że takie wii, wii, nie? I tam cia! A czasami jest inaczej. Czasami jest na przykład, że tak drzewa chyba robią, nie? I potem jest ten też ciach, a potem spada jabłko, podchodzi człowiek i mówi: o, ale jabłko. Też tak jest. Różne są opcje, naprawdę, można jeść różne rzeczy. To nie jest tak, że no, nie na... No dobra, dobra, no, czajcie, o co chodzi, dobrze. A więc o czym będzie ten film? On będzie, tak jak mówię, o tym, czy ja osobiście jestem optymistą co do rynku Steam. Więc ja uważam coś, ja to tak skrócę, teraz na szybko. Powiem w ten sposób. Ja, jeżeli chodzi o rynek Steam, to uważam na nim, że jeżeli go nie zablokują, to będzie dobrze. To moja opinia. Oj, tak. I dodatkowo jeszcze postrzegam szansę, że go zablokują na tyle mało, że mam nawet na nim pieniądze. Więc to jest ten. W ten sposób. No i teraz pojawia się kwestia, pytanie, zagadka. Czy w tym momencie warto być optymistą rynku Steam? No i tu już jest tak zwane coś tam. Robi się kłopot, problem, zagwozdka, nie do rozwikłania. Ponieważ patrzysz sobie dzisiaj na rynek Steam i na rynku Steam mówisz tak: bida, panie, bida, uuu, jaka bida, źle, wszystko, bułka 5 zł, uuu, coś tam. I tak dalej. Następnie przemieszczasz się na rynek pokrewny, czyli na Buffa, i mówisz: uuu, panie, kurwica, pieniędzy ile, o, co to te Chińczycy nie mają? O, ile to oni nie zarabiają? 100 zł za godzinę. A ja co? Uuu, nic nie mam. Nie? W ten sposób. No i pojawia się taki tutaj temat śmieszny, że pieniędzy jest dużo. Dużo jest pieniędzy, naprawdę. Pieniędzy jest dużo. Ale tu nie o pieniądze chodzi. Jakby chodziło o pieniądze, to byśmy sobie mogli bezwzględną statystykę narysować i wyliczyć z niej wzrost. Naprawdę, gdyby tylko chodziło o pieniądze. Bo jeżeli mamy, teraz słuchajcie, 10 jabłuszek i 10 jabłuszek ma kupić X osób, no nie, a na drugim rynku też mamy 10 jabłuszek i ten 10 jabłuszek ma kupić Y osób, a X nie jest równy Y-owi, no bo w sumie po to tak nazwałem, to tam, gdzie X będzie większy, tam cena jabłka będzie większa. Albo raczej od majętności, to można by było nawet taką funkcję trzasnąć. X od tam powiedzmy P, czyli X od pieniędzy, nie? Taką funkcję.
I wtedy ta funkcja oznaczałaby potencjalną cenę jabłka. Tak by było. No i w tym momencie znajdujemy się w takiej sytuacji, gdzie na bufie jest dużo pieniędzy, a na Steamie jest mniej pieniędzy. W ten sposób jest. W sensie nie jest jeszcze mniej, ale do tego dąży. I mamy jakąś ilość produktów, na które trzeba porozdzielać te pieniądze. Tak. I się okazuje, że tych produktów jest za mało. Więc na bufie się robią takie rzeczy, że nagle nie ma jak dysponować tymi pieniędzmi. A skoro nie ma jak dysponować tymi pieniędzmi, to trzeba kupować rzeczy za drogo. I stąd się na przykład bierze taka cena, dajmy na to, ja bym to wam pokazał na przykładzie, na przykład AK Headshota, który urósł w ciągu ostatnich 3 dni o 28% na bufie, a na Steamie o 16%. Tadam, takie rzeczy się dzieją, ponieważ trzeba przepłacać za headshota, żeby go kupić, bo jest tak dużo pieniędzy. W ten oto sposób. I teraz, wiecie, gdybyśmy mieli w ten sposób popatrzeć na rynek, no to byśmy powiedzieli, panie, jesteśmy właśnie w fazie hossy, pora otworzyć szampan i się cieszyć, ponieważ według mnie w ten sposób oznacza się hossa na Steamie. Za to z drugiej perspektywy można powiedzieć, hej, mamy chwilowy hype, tak? I on sobie minie w momencie, kiedy osoby, które konsumowały dobra steamowe, wrzucą je na buffa, ponieważ pieniądze, które są na buffie, będą musiały obsłużyć więcej dóbr, które będą tam handlowane, ponieważ opłaca się w tym momencie robić taką relokację i tak to będzie wyglądać. Ale przypominam, że jeżeli w tym momencie na ten obrót to nie zadziałało, to w takim razie bardzo prawdopodobne jest to, że jeżeli dana grupa ludzi powrzuca te dobra tam z powrotem, ale nie będzie ich wystarczająca ilość, aby pokryć te wszystkie środki, to wtedy te dobra znowu zostaną obniżone o 2,5%, bo takie jest fee i znowu się rozejdą. A jeżeli przyrost ogólnie wynikający z tego, że ludzie wpłacają te pieniądze, jest wyższy od tego, ile tych pieniędzy znika, to lecimy w górę, więc optymizmem jest zakładanie, że w tym momencie ludzi zainteresowanych inwestowaniem będzie więcej od tych, którzy będą chcieli te pieniądze po prostu handlować, a raczej, że pieniędzy, które będą wpadać na rynek, będzie więcej niż tych, które będą z niego wypadać, a to jest bardzo prawdopodobne w ten sposób. I to zobaczycie już za chwilę. Czy się tak wydarzy, czy nie. I mamy do tego proste mierniki, które pokażą nam, czy tak jest, czy nie. W tym momencie na bufa środków, które są na plusie, że tak powiem, wpada dosyć sporo. Tu. Więc można by było rzec, że krótkoterminowo jestem optymistą nawet. Tak rzeknę. Ale nie nastawiam się na to, że będzie łubu dubu szubu dubu marzec 2.0. Nie. Nie wierzę w to. Dlaczego w to nie wierzę? Czemu miałbym w to nie wierzyć? Bo ogólnie uważam, że pomimo tego, iż pieniędzy jest dużo, znaczy ich nie jest jakby dużo, ale widać, że ich jest sporo, to nie jest ich na tyle dużo, aby obsłużyć tak jakby to, co było rok temu, dodać paryż. Aż tyle pieniędzy według mnie nie ma na rynku. Mogę się mylić. Chociaż po tym, co widziałem, co się wydarzyło 7, to może nawet i jest, ale to był bardzo spokojny rynek. Więc nie jestem takim do końca optymistą. To nie jest tak, że ja mówię, o, lecimy już tylko i wyłącznie księżyc. O, kurwa, coś tam. Rozjebimy wszystkich, kurwa. Fabryka milionerów, kurwa. Tylko na spokojnie. Może się okazać po prostu, że no, pomimo tego, iż przez ostatni tydzień mieliśmy taki ala rynek hossy, no to po prostu ten update wziął, wszedł, zachęcił dużo ludzi do tego, żeby dokonywali tu transakcji. Oni się obkupią, zaczną holdować itemy i zaczną po prostu zaprzestawać handlu. No i handel ogólnie umrze, a my znowu zlecimy do szatana. I to jest opcja, którą biorę pod uwagę. Nawet uważam ją za równie prawdopodobną, co tą poprzednią. Także nie ma co się za bardzo hypować, ale to jest ważne, że pierwszy raz od około chyba października, czy coś takiego, mamy jakikolwiek przebłysk w tym pochmurnym steamowym niebie. To na tyle.
Pozdrawiam.